Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paulina Borus-Bartkiewicz, a to jest mój pierwszy odcinek takich weekendowych pogaduszek, w którym opowiem Wam o tym, jak skutecznie zdawać prace domowe i jakie to są skuteczne prace domowe przede wszystkim. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że temat prac domowych jest dosyć trudny i myślę, że wiele osób ma na ten temat niejako inne zdanie. Jedni uważają, że te prace domowe powinniśmy zadawać, drudzy uważają, że powinniśmy ich unikać. Ja osobiście jestem zwolennikiem zadawania pracy domowej uczniom na zajęciach, w moim przypadku języka angielskiego. Natomiast jakby akceptuję też inne wizje. Niemniej jednak chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak ja widzę to zadawanie prac domowych, ponieważ może to, że mamy do nich taką niechęć i to, że są one dla nas bezużyteczne, wynika z tego, w jaki sposób są zadawane. Moje gdzieś tam przemyślenia na ten temat są takie, że praca domowa powinna być przede wszystkim adekwatna do tego, co zrobiliście, co zrealizowaliście w trakcie swoich zajęć i co chcecie, aby wasi uczniowie utrwalili w domu. Dla mnie główną funkcją pracy domowej jest to, aby utrwalić materiał, ten, który jakby na zajęciach został przeze mnie opracowany, oraz aby rozszerzyć tę opcję nauki języka angielskiego w domu. Jeżeli ja się widzę z moimi uczniami dwa razy w tygodniu, z niektórymi po 60 minut, z niektórymi po 75 i 90, to dzięki pracy domowej jest szansa, że oni na ten angielski poświęcą jeszcze więcej czasu. Stąd też mój gdzieś tam taki argument przemawiający za tym, aby tą pracę domową zadawać. Co mam na myśli mówiąc adekwatna? Taka, która dotyczy tematu. Jeżeli mamy na przykład jakiś czas gramatyczny, bądź jeżeli mamy słownictwo i na tym skupiają się nasze zajęcia, to praca domowa powinna być zadana w związku z tym pojęciem. Nie powinna być przyznawana na takiej zasadzie, że o Boże, nie zdążyłem zrobić z nimi jeszcze tych czterech zadań na tej stronie, ach, to niech zrobią w domu. Z tego wiążą się jakieś tam kolejne frustracje, jakie oni mają. Kiedy przychodzą do Was i mówią, że nie umieli pracy domowej zrealizować, no to może wynikać to z tego, że była ona niewyjaśniona, że to nie był temat do końca Waszych zajęć. Jeżeli ćwiczyliśmy, nie wiem, ćwiczonka na czas present simple, albo jeżeli ćwiczyliśmy, nie wiem, na flashcardach, na filmikach, na materiałach autentycznych jedzenie, to jeżeli oni później mają stworzyć z tego tekst i na przykład napisać maila, czy napisać artykuł, może nie umieją tego robić, tak? Czyli tutaj musimy się zastanowić, żeby ta praca domowa, którą zadajemy, była adekwatna do tego, co nasi uczniowie opanowali w trakcie zajęć i jaki był nasz cel tych zajęć. Następna rzecz to, myślę, że taka nuda trochę w zadawaniu prac domowych. Głównie są to ćwiczeniówki, głównie są to zadania, które gdzieś tam macie w ćwiczeniach. Natomiast może czasem warto pokusić się o to, aby urozmaicić im tę pracę domową. Może czasami warto zastanowić się, jak te ćwiczeniówki zamienić w coś ciekawszego, kreatywniejszego i takiego, co pobudzi ich tak naprawdę do działania i chęci na zrobienie tej pracy domowej. Mam tutaj na myśli na przykład nagranie krótkiego wideo, bądź może nagranie swojego głosu, może zrobienie jakichś online-owych gier, może obejrzenie czegoś, słuchajcie, może przyniesienie jakiegoś plakatu na zajęcia, może, nie wiem, stworzenie krzyżówki dla swoich kolegów i koleżanek, może jakiś taki projekt, który będą musieli zrealizować razem z rodziną. Może przejście się po sklepie i znalezienie produktów, które mają angielskie nazwy. Może zrobienie zdjęcia swojej lodówki i przyniesienie na zajęciach i opisanie, co w tej lodówce się znajduje, utrwalając słownictwo związane z jedzeniem. Coś takiego, co będzie dla nich fajnym, ciekawym oderwaniem od tego, co na co dzień mają.
Oczywiście, mówiąc ćwiczeniówkom nie, nie mam na myśli tego, że zawsze są one nie okej, że zawsze powinniśmy ich unikać, bo są tematy, przy których oczywiście, że jakaś tam liczba ćwiczeń pomaga w tym, aby ten język utrwalić i opanować. Aczkolwiek, oprócz tych ćwiczeń, można się pokusić o jeszcze dodatkowy, inny pomysł. Następna rzecz to myślę, że danie im wyboru. Zobaczcie, jeżeli zadajecie im pracę domową, to zawsze ona jest taka sztywniutka. Zawsze musi być w tych określonych przez Was stronach, w tych określonych przez Was ramach. A może warto czasami zaskoczyć ich i przygotować kilka różnych pomysłów na zrealizowanie pracy domowej. Na przykład, jeżeli masz ochotę, to napisz krótki tekst z przepisem na przykład na jakąś potrawę. Jeżeli ta opcja Ci nie odpowiada, to może nagraj filmik, w którym opowiadasz o tym, co właśnie robisz. Czyli, nie wiem, rozbijasz jajko, wsypujesz mąkę, mieszasz, tak? Czyli jakby przepis, ale w wersji takiej wizualnej z wideo. Albo trzecia opcja, jeżeli też to Ci nie pasuje, to proszę Cię, znajdź jakiś przepis gotowy na przykład w internecie i przynieś nam i to po prostu streść. Jakby nie czytając, tylko opisz nam, że żeby przygotować takie i takie danie, musimy zrobić to, to i to. Zobaczcie, jaki miałam cel w tej pracy domowej? Jakby zapoznanie uczniów z przepisem na jakiś produkt. Na zapoznaniu z słownictwem dotyczącym kuchni i jakichś rzeczy, których w tej kuchni robimy gotując. I każdy z tych trzech pomysłów jest do siebie bardzo podobny, ale dając im wybór, oni czują się panami sytuacji, tak? Paniami sytuacji. Także tutaj zobaczcie, czasami malutkie dosłownie urozmaicenie, ale pokazanie, że Wy zdecydujcie, dodaje takiego powera do działania i tak sobie myślimy, że kurczę, tak, no ja mogę sobie tą pracę domową wybrać. Oczywiście pomysłów na urozmaicenie tych prac domowych jest dużo, dużo więcej. Ja też przygotowałam taki PDF, gdzie możecie znaleźć sobie 50 pomysłów na kreatywne prace domowe i wszystkich zgłoszonych w trakcie czwartkowych inspiracji jakby chętnie obdaruję tym PDF-em, tak? Poczekajcie na czwartkowe inspiracje na moim profilu na Facebooku, Angielski na głowie. Tam pod postem będzie też informacja, na jakiego maila przesłać mi prośbę o te kreatywne pomysły i z przyjemnością je Wam wręczę. Słuchajcie, 50 różnych takich ciekawych ćwiczeń, zadań na gdzieś tam pobudzenie Waszych uczniów, które po prostu Wy musicie sobie dopasować tylko i wyłącznie do tematyki Waszych zajęć. Jeżeli tam pisze na przykład nagraj wideo, na którym nie wiem, masz swój własny pokaz mody, no to Wy możecie to zmodyfikować, tak? I to wideo poprowadzić na jakiś inny temat. Jeżeli mamy przeczytaj artykuł dotyczący, powiedzmy, nie wiem, jakichś tam środowiskowych spraw i streść go nam na zajęciach, Wy możecie oczywiście dopasować to pod siebie i niech przeczytają artykuł o innej tematyce. Słuchajcie, to tyle. Czekam na Wasze komentarze, czy się troszeczkę ze mną zgadzacie, czy też nie. Jakie Wy macie podejście do pracy domowej? Może chcielibyście coś dodać do tego, co Wam dzisiaj przedstawiłam? A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następny piątek na weekendowych pogaduchach. Temat jeszcze zostaje owiany tajemnicą. Czekajcie. Hej!